Dzień dobry, witam Was serdecznie. Zastanawiałem się, w jakim miejscu nagrać ten film i pomyślałem sobie, że najlepszym miejscem będzie miejsce pracy sprzętu, który chciałbym dzisiaj Wam pokazać. Dziękuję, że jesteście znowu z nami na Testy TV i dziękuję również za Waszą aktywność. Pamiętajcie, subskrypcja, like, komentarz to naprawdę miłe rzeczy. Dzisiaj na mojej podłodze, oprócz kota oczywiście, jest odkurzacz Yeti, nowy model K650. Zanim zacznę, powiem Wam od razu, słuchajcie, że to jest chyba jeden z błędów, które popełniłem, że dużo wcześniej, dużo szybciej nie ściągnąłem sobie takich odkurzaczy na testy, żeby również wybrać jakiś sprzęt dla nas, bo to jest po prostu genialne. Każdy, kto spróbuje tego typu odkurzacz, zakocha się w nim od razu, bo to po prostu robi robotę i odciąża Was. Nie marnujecie czasu, ale dobra. Kot chodzi. Jeden. Ja sobie może siądę. Oj, wygodniej. Jeden kot chodzi tutaj. Mamy jeszcze, słuchajcie, 5, bo w sumie mamy 6 kotów. Przypadek zupełnie. 3 koty małe zostały u nas po urodzeniu się jakiś czas temu. Ale wracamy w takim razie do odkurzacza, który do nas dotarł. I tutaj kolejna znowu niespodzianka, może na sam początek, że przesyłka z AliExpress, magazyn polski, słuchajcie, to robi robotę 3 dni i paczka jest u Was. Dobra, tu jeszcze karton z AliExpress i zwróćcie uwagę również na takie ostrzeżenia o akumulatorach, ponieważ oczywiście tutaj jest duży akumulator, który pozwala śmigać temu odkurzaczowi. Co jest jeszcze w opakowaniu? No jeszcze jeden karton, w którym są dodatkowe akcesoria, ponieważ oczywiście tu jest główny robot odkurzający. Oprócz tego, nasza kotka jest tu zainteresowana mocno, jest taka oto stacja ładująca. Tutaj będę Wam pokazywał to na zbliżeniach. Stacja ładująca wygląda następująco. Mamy 2 styki i tutaj są chyba jakieś czujniki laserowe, które naprowadzają ten odkurzacz. Jest taka jeszcze malutka dioda, która się zaświeci. Może tutaj starczy przewód. O. Tak jest. Widać tutaj zieloną diodę, że jest to w stanie czuwania, tak? Jest gotowe do pracy. I tutaj nie ma nic więcej. Słuchajcie, również się zastanawiałem, czy miejsce, gdzie trzeba położyć tą stację dokującą, ponieważ te koty, słuchajcie, naprawdę potrafią się zajmować takimi rzeczami. To nie jest zbyt ciężkie i wystarczy po prostu dopchnąć gdzieś do ściany i to wszystko. Nic więcej nie trzeba. Więc to sobie zostawimy tutaj. Kot siedzi tam. Rzeczy kolejne jeszcze, które tutaj były w zestawie. O, tutaj są jakieś śmieci już z tamtego miejsca, z pojemnika. To jest również odkurzacz z opcją mopowania. Więc kolejna genialna informacja dla Was, że nie tylko ten odkurzacz Wam posprząta, wyczyści z kurzu, ale także umyje. Więc tutaj mamy takie 1, 2, 3, 4, 5 wkładek na rzep i jest jeszcze taka wkładka z mikrofibry. Ona również jest przyczepiona na rzep. I jeszcze takie dodatkowe gumki. To się wklikuje od spodu, to jeszcze Wam za chwilkę pokażę. Jest też taka duża gumowana rolka. Ona nie ma zupełnie włosków, to są same gumowe te takie elementy. To również przyda się, jeśli macie na przykład duże zwierzaki. Te włoski są dużo dłuższe, więc wtedy szczotka nie będzie się włosy nie będą się zaplątywać w szczotkę, tylko ta gumka będzie to dobrze zbierać. I jest również jeszcze dodatkowy filtr zapasowy. Filtr tutaj producent podaje, że zbiera do 99% zanieczyszczeń do 6 mikronów. Więc to jest, słuchajcie, parametr dla mnie kosmiczny. To jeszcze Wam pokażę też za chwilkę w maszynie.
No i są jeszcze dwie instrukcje. Warto zostawić i warto również sobie przejrzeć, ponieważ sama obsługa jest dosyć prosta, ale warto zwrócić uwagę na to, co trzeba robić z tym odkurzaczem co jakiś czas, żeby po prostu on z nami popracował trochę dłużej. Dobra, teraz przechodzimy do naszego robota. Tutaj cała góra, nie będziecie tego widzieć, bo nie jestem w stanie nawet tego pokazać, ale tutaj jest to szyba. Jest to normalnie zrobione z szyby, tylko włącznik i tutaj jest jeszcze taka dioda komunikacyjna. Jedziemy dalej. Tutaj mamy włącznik, wyłącznik przesuwany i opcja, taki jeszcze jeden przycisk do parowania z telefonem. I to wszystko, jeśli chodzi o boki. Tutaj mamy, tu jest przód i tutaj jest taki duży bumper, duży zderzak, czyli odkurzacz dojeżdżając pierwszy raz do jakiejś powierzchni potrafi dotknąć tym zderzakiem i co ciekawe, nie zrobi tego po raz kolejny, ponieważ on jakby mapuje, zapamiętuje sobie całe to pomieszczenia, w których jeździ. Więc to jest też fajna sprawa. Jeśli na przykład na drodze wcześniej nie było jakiejś przeszkody, a czujnik zbliżeniowy tego nie wyłapie, no to wtedy uderza się tym bumperem, zapamiętuje to i jedzie dalej. Tutaj wyciągamy. I to jest miejsce, o którym muszę chwilę opowiedzieć, czyli ten zbiornik. Kolejna dobra rzecz to ten zbiornik na odpadki. On jest tutaj. Wyciągamy. Jest nierozpakowany. Dobrze. To dobrze, bo to musicie zobaczyć. 800 ml, więc całkiem spory pojemnik. Tutaj mamy taki szczotkę i jeszcze taki nożyk do przecinania jakichś włosków czy jakichś linek, które by się wplątały w sam mechanizm. I teraz tak, tutaj widać jest miejsce, gdzie są zbierane nieczystości. Wyciągamy, otwieramy. Pach, przyciskam i otwieram. Mamy nasze brudy. I tutaj jest ten filtr, który możemy sobie wyciągnąć. Możemy sobie wyciągnąć. Dalej, wyłaź. Tu jest ten wymienny filtr, który również trzeba co jakiś czas przeczyścić, czy też tą zmiotką taką malutką, tą szczotką, ale ja mam kompresor, więc do warsztatu, pach, przedmuchać to i będzie super czyste. I tutaj jest jeszcze jeden filtr, taki bardzo, bardzo malutki, czyli tutaj raczej jest właśnie ten filtr, który ma wyłapać te nieczystości do tych 6 mikronów. Dobra, wkładamy to. To zaraz należałoby opróżnić i wyczyścić, ale to zaraz zrobię poza wizją. Składamy. Wkładamy tą szczotkę tutaj z powrotem. I mamy jeszcze ten pojemnik. Tutaj natomiast lejemy wodę. Mamy taki korek niebieski, nalewamy wodę, zamykamy i woda tutaj przez takich kilka jakichś zaworków malutkich, raz, dwa, trzy, cztery, wypuszcza wodę właśnie na tą stopę do mopowania. Stopę mocujemy tutaj, klik, klik i gotowe. Banał, nie? Nie będziemy na razie mopować. Wyciągamy to z powrotem i składamy wszystko razem, ale ja wyczyszczę i zaraz załaduję do urządzenia. Zbiornik opróżniłem, więc możemy to zamontować z powrotem w urządzeniu. I jest gotowe do pracy. Więc możemy tutaj wysypać te śmieci. Postawimy, a może jeszcze, słuchajcie, dosypiemy coś od razu więcej i niech sobie zacznie tutaj sprzątać. Ach, jakieś tam jedzenie dla kota. Jak się kot nie zorientuje, to
to mu zje, odkurzacz w sensie przechwyci. No i teraz tak, zaczynamy pracę. Odkurzacz jest naładowany, ale kolejną świetną informacją jest to, że doskonale, naprawdę doskonale to współpracuje z aplikacją. I już Wam to również pokazuję. Aplikację znajdziecie w sieci. Mam, widać, jest to takie wyszarzone, więc odkurzacz nie jest włączony. Włączamy sobie tutaj to z boku. Nie ma komunikatów po polsku, są komunikaty po angielsku, od razu też podpowiem. Dobra, aplikacja znalazła odkurzacz, no i wchodzimy sobie tutaj w niego. Po ustawieniu tej aplikacji i po ustawieniu harmonogramu pracy możemy praktycznie zapomnieć, że mamy odkurzacz. No oczywiście przypomni się nam w sytuacji na przykład takiej, że był odkurzacz wzięty na przykład do innego pomieszczenia. Tak też robimy. Wziąłem to do sypialni. Tam drzwi były zamknięte, odkurzacz sobie zasuwał i po jakimś czasie dostaję komunikat. Już tutaj Wam pokazuję. Tutaj charging dock not found plus please help robot return to i tak dalej, i tak dalej. Czyli robot prosi Was, że nie może znaleźć drogi do domu i trzeba go wspomóc. Oczywiście są też inne komunikaty, że na przykład gdzieś się zaplątał, nie mógł wyjechać. Kolejna ciekawostka. Te wiadomości są w trybie push, czyli jeśli macie telefon, jeśli macie zegarek smartwatcha, nie macie telefonu pod ręką, to wiadomości będą przychodziły na zegarek. Więc też świetna sprawa. Zobaczcie tutaj, mam naprawdę mega niskie miejsce na styk. Bez problemu odkurzacz sobie poradził. Na duże dywany, na takie wysokie, również te koła, które tutaj posiada, są na tyle duże, że bez problemu on się wciska. I wtedy również wciskając się, widzicie jakie to jest zawieszenie miękkie. No i oczywiście tutaj to są te dwie szczotki, które nagarniają te nieczystości do miejsca tutaj zasysania. I kolejna rzecz ważna, mówiłem tutaj o głośności pracy. Mamy trzy tryby, czy w sumie nawet chyba cztery. Wchodzimy tutaj w ustawienia. Vacuum Power mamy Quiet, Standard, Max i Max Plus. I w tym najcichszym trybie 56 dB, więc to jest naprawdę jak mikrofalówka. Spokojnie da się przy tym pracować, nie straszy dzieciaków, nie straszy kotów. To jest naprawdę cicha praca. Przy maksymalnym trybie jest oczywiście głośniejsze i wtedy do 2000 paskali jest siła tego podsysania, wysysania, więc sierść z takiej podłogi, czy z jakichś zakamarków, czy z dywanów nie będzie stanowić tutaj problemu. Ten odkurzacz sobie doskonale poradzi. No i gadu-gadu, w takim razie mamy sytuację alarmową, tak? Gdzieś tam nam się porozsypywały jakieś rzeczy w pomieszczeniu. Nie chcemy tego sprzątać ręcznie. Stawiamy odkurzacz na środku tego zdarzenia i wybieramy, słuchajcie, tryb. Możemy czyścić po obrzeżach pomieszczenia, czyli on będzie trzymał się zewnętrznych krawędzi, czyli wszystkie narożniki ma nam posprzątać. Kolejna wersja tej ścieżki to jest tryb auto. On będzie sobie generował tą ścieżkę sam i będzie próbował posprzątać to pomieszczenie w całości. I trzecia sytuacja to jest spot, czyli tak jak teraz. Mam nabrudzone w tym miejscu i chcę, żeby to miejsce było sprzątnięte. On będzie robił wtedy spiralę i będzie zasuwał. To co? Odpalamy. I'm starting the clean. I sobie jedzie, tak? I sobie jedzie. Zaraz zobaczymy, jak sobie z tym miejscem poradzi. Mamy całą historię, słuchajcie, sprzątania, więc odkurzacz dokładnie wie, ile czasu i ile metrów kwadratowych zostało posprzątane. Również mamy
ta historia będzie nam pomocna do określenia, kiedy żywotność szczotek czy filtrów dobiega końca. Ja się nie przesunę, musi odkurzacz sobie radzić. No i oczywiście cały czas na aplikacji widzimy, co się dzieje. O, już kolejny kot jest zainteresowany. Nie niszcz, to są twoje rzeczy. Jak widać, słuchajcie, to miejsce, które nas interesowało, jest już posprzątane. Teraz ma wrócić do stacji dokującej. Ja się przesunę. Zobaczymy w takim razie. Tutaj jest kot. A tutaj damy mu tą stację. Niech sobie jedzie w to miejsce. No i to prowadzenie, słuchajcie, do tej stacji. No, sami zobaczcie. I'm starting to charge. I komunikat oczywiście zaczyna się ładować. To jest naprawdę petarda. Petarda, jakie to jest pomocne i... My musimy się skupić w takim razie, czy musimy pamiętać, ale odkurzacz oczywiście nam to przypomni, opróżniać po prostu ten pojemnik, co jakiś czas sprawdzić te rolki na przykład, tam gdzie jest szczotka, czy tam gdzieś się coś nie zaplątuje. Czyli takie wszystkie jakby czynności serwisowe, ale to wszystko jest również w książeczce opisane. A widzicie, sorry, jeszcze coś zapomniałem. Teraz jedziemy po całym domu, tak? I on sobie tutaj zasuwa i sprząta. Ale jeśli zalałbym wodą, no to nie chciałbym, żeby tą wodą na przykład jechał po dywanie. Więc tutaj również jest fajna funkcja. Dywan wtedy od spodu możemy podkleić tak zwaną taśmą magnetyczną. Dwustronną taśmą, która przyklei nam dywan, ale również zrobi taką barierę magnetyczną. I odkurzacz nam to wyczuje i w te miejsca się nie będzie... tam nie będzie po prostu wjeżdżał. Kolejna świetna rzecz. Reasumując. Naprawdę pomocna sprawa, taki robot. Genialne jest to, jak on sobie radzi w trudnych warunkach. Przejeżdża praktycznie przez wszystko. Słuchajcie, do jakichś kartonów kotów wjeżdżał. No oczywiście tam koty go atakują, ale mówię tutaj, ten tryb cichy w większości czasu używałem i on nie przeszkadza w pracy. I myślę, że też dobrym newsem będzie dla was cena, bo tutaj poniżej 1000 zł. Ja nie wiem, jak Allegro, jak AliExpress podchodzi do jakichś kursów walut, ale w tym momencie, w momencie nagrywania tego filmu, on kosztuje poniżej 1000 zł, więc jest to opcja. No według mnie, wcześniej ja zwracałem uwagę na te odkurzacze, ale według mnie one były zbyt drogie, a tutaj mamy opcję dostępną na każdą kieszeń, tak mi się wydaje. Dziękuję serdecznie za uwagę. Ja odpalam odkurzacz. Ja tutaj już się zwijam stąd. Odpalam odkurzacz i odkurzacz Yeti 400 K450 zasuwa tutaj u nas, sprząta i robi robotę. Dzięki za waszą aktywność. Link tradycyjnie w opisie filmu. Do zobaczenia.